Witajcie ponownie. Przychodzę do Was teraz znowu z powtórką z ostatniej lekcji temat praca i przedstawię Wam pięć takich rozmówek, znaczy nie przedstawię pełnych dialogów, tylko właśnie jak rozpocząć tą rozmowę, tak? Przed chwilą nakręciłam filmik, w którym pojawił się powiedzmy cały dialog, w sensie pytanie-odpowiedź, dlatego że jakby udział w tym, w tej, tak, rola była pracownik i pracownik, więc raz może być, Ty powiesz jedno, albo i drugie możesz powiedzieć. Chodzi mi o to, że teraz będą rozmowy, dialogi typu na przykład rozmawiasz z szefem, tak? Więc ważne to, abyś powiedział jak z Twojej strony, co Ty mówisz, a nie co będzie mówił szef. Ja będę odpowiadać w trakcie. Niżej też wypiszę co i jak dokładnie było. Zapisałam już na kartkach, żeby było szybciej. Pierwsza sytuacja to jest je mut irder weg. To znaczy, że musisz wcześniej wyjść z pracy. Idziesz do szefa i jak się zapytasz? Możesz powiedzieć po prostu ik mut von dach irder weg. Tutaj zakreśliłam na czerwono, podkreśliłam osobę, a czasownik podkreśliłam tutaj na czarno. Ich muss von dach eher weg. Ja muszę dzisiaj wcześniej wyjść. Ja? Weg, mut weg, od weg muten. Musiec wyjść. Ich muss von dach eher weg. Pierwsza opcja, tak możemy powiedzieć, tak? Ich muss von dach eher weg. Albo, to teraz jest uwaga, pytanie. Można też w formie pytającej. Mach ich von dach eher weg. Zwróćcie uwagę, jest to pytanie. Przed chwilą mieliśmy stwierdzenie, zdanie, zaczęliśmy od osoby, tak? Ich muss von dach eher weg, a teraz mamy pytanie i osoba ląduje na drugim miejscu, a tutaj jest czasownik. Mach, od czasownika mogen, czyli móc. Pytanie, czy mogę dzisiaj wcześniej wyjść? Mach ich, mogę, von dach, dzisiaj eher weg, wcześniej wyjść, nie? Mach ich von dach eher weg, czyli w pytaniu. Odwraca się kolejność, tak? Wyrazu w zdaniu. Najpierw czasownik, a potem osoba. Mach ich von dach eher weg? Czyli albo zapytamy się, albo powiemy ich muss von dach eher weg? Dzisiaj muszę szybciej wyjść, albo bardziej w formie pytającej. Czy mogę dzisiaj wcześniej wyjść? Wcześniej, szybciej? Albo grzeczniejsza wersja, powiedzmy. Zau ich von dach eher weg mogen? Uwaga, czasowniki. Zau mogen, znaczy mogłabym, mógłbym. Zau mogen, mogen mut, a zau mogen znaczy czy mógłbym, mogłabym. Zau ich von dach eher weg mogen. Zau mogen, mogłabym, ja, ich, zau mogen von dach dzisiaj eher wcześniej weg wyjść. Ja, pierwszy czasownik, drugi czasownik, na końcu zdania. I tak samo to jest pytanie, więc najpierw czasownik, a potem osoba. Skąd wiemy, jakie używamy? Najpierw ten, który się odmienia na początku, a ten bez okoliczniku, mogen, na końcu stawiamy. Zau ich von dach eher weg mogen? Mógłbym lub mogłabym dzisiaj wcześniej wyjść? Enam fragt Werkgeber, a pracodawca się zapyta, warum, dlaczego? Na przykład, że musisz iść do lekarza. Ich muss nach der Hausarzt. Ja muszę do the Hausarzt, lekarza. Tutaj jeszcze mam w nawiasie czasownik han, czyli iść. Ja muszę iść do lekarza. Dałam to w nawiasie, bo nie trzeba mówić, tak? Nie musimy mówić han, możemy. Bez tego też jest poprawnie. Czyli jak powiemy ich muss nach der Hausarzt, też jest dobrze. Dosłownie to znaczy, że ja muszę do lekarza. Ja? Han dosłownie znaczy, że muszę iść. Tyle, że to oznacza to samo. Ich muss nach der Hausarzt też oznacza, że musisz iść do lekarza, tak? Nie dosłownie, ale to tak jak tutaj powiemy, to o to będzie chodziło. To jest ich muss nach der Hausarzt. Han trochę tutaj pozostanę przy tym słówku nar. Nar znaczy do. Nar znaczy do. Tot też znaczy do. Tot. Tot też znaczy do. Tyle, że nar używamy, jak idziemy gdzieś w kierunku, gdzie zmierzamy, tak? Idę do sklepu, nar de winkel, i idę do pracy, do szkoły. Ja mówimy nar, idziesz gdzieś, idziesz do sklepu, ale to jest jakiś kierunek, zmierzasz. Tot też znaczy do, ale używam na przykład odnośnie godzin, tak? Czynne od 5 do 9, powiedzmy, ja? Aupe von 5 tot 9, od do. Wtedy używamy tot. Wspomniałam o tym, bo niektórym się myli, tak? Mówią na przykład ich ha tot de winkel. Idę do sklepu. Nie mówimy tot de winkel, tylko nar de winkel, nie? Jak gdzieś idziemy w kierunku, mówimy nar. And done. Chut. To była pierwsza sytuacja, tak? Muszę wcześniej wyjść z pracy. Okej, okay, tak możesz powiedzieć na te trzy sposoby. Potem zapyta się dlaczego. No to na przykład, że idziesz do lekarza, tak? Nie mówię, że tu macie zmyślać, czy do lekarza, ale co kto tam będzie miał. Jaki powód? Następny to
Je vraagt wanneer je vakantiegeld krijgt. Pytasz się, kiedy dostaniesz wakacyjne pieniądze. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld? Wanneer znaczy kiedy? Uwaga, przez 2N i przez 2E piszemy. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld? Vakantiegeld, pieniądze wakacyjne. Kiedy krijg ik dostanę mijn moje vakantiegeld, czyli wakacyjne? Tutaj też mamy pytanie, więc najpierw czasownik, a potem osoba. Nie mówimy wanneer ik krijg, tylko wanneer krijg ik. Kiedy dostanę moje wakacyjne? W nawiasie jest uitbetaald. Uitbetaald znaczy wypłacone. Tutaj tak samo możemy powiedzieć, bez tego możemy powiedzieć z tym. Nie? Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld, znaczy kiedy dostanę pieniądze wakacyjne, a wanneer krijg ik mijn vakantiegeld uitbetaald, kiedy zostaną moje wakacyjne wypłacone. Nie? Uitbetaald, wypłacone. Goed. Co do tego już więcej się tutaj nie będę rozgadywać, tak? Tak mówiłam, tylko to takie to zdanie jakby rozpoczynające, tak? Jak co masz powiedzieć, żeby potem zobaczymy, jak się zobaczycie, jak się dalej potoczy rozmowa. Okay? Podchodzisz, mówisz, kiedy dostanę, chodzi ci o to, że chcesz się dowiedzieć, kiedy dostaniesz wakacyjne, no, wanneer krijg ik mijn vakantiegeld, uitbetaald, ewentualnie. Następny to jest, że je neemt ontslag. Ontslag to było zwolnienie definitywne, czyli nie lekarskie, tylko definitywne. I chcesz wziąć zwolnienie, tak? Zwalniasz się. Tutaj jest, mamy czasownik nemen, to jest brać, a krijgen to jest dostać. Jeśli powiesz, że ik neem ontslag, znaczy, że ja biorę zwolnienie dosłownie, tak? Czyli ty się zwalniasz. Jeśli szef cię zwalnia, to jest jij krijgt ontslag. Dosłownie ty dostajesz zwolnienie, tak? Zostajesz zwolniony. A tutaj chcesz powiedzieć, że ty się zwalniasz, czyli ik neem ontslag. Ja biorę zwolnienie, dosłownie. I tutaj nie chodzi o to, że zwolnienie lekarskie, tylko definitywne. Ja nie chcesz tu już więcej pracować. Ik neem ontslag. Osoba, czasownik i zwolnienie tutaj. Ik neem ontslag. En dan kan de werkgever vragen waarom. Możesz się zapytać pracodawcę, ale dlaczego? Nou, powód na przykład. Ik wil hier niet meer werken. Ja tu nie chcę więcej pracować. Ik wil, ja chcę, werken, pracować. Ja chcę pracować, ale nic tutaj jest zaprzeczenie, czyli nie chcesz pracować. Hier, tutaj, a mir, więcej, że nie chcesz tu więcej pracować. Ik wil hier niet meer werken. Nie chcę tu więcej pracować. Ja? Dwa czasowniki, pierwszy na początku, ten, który się odmienia, a ten bez okoliczników na końcu. Ja? Czasami się osoby pytają, a skąd mam wiedzieć, który ma być pierwszy czasownik, a który ma być na końcu bez okoliczniku? Zawsze mówię, nie tłumaczymy dosłownie z polskiego na holenderski, w tym wypadku warto dosłownie przetłumaczyć, bo po polsku też mówimy ja chcę pracować. Pierwszy czasownik jest odmieniony, a ten drugi jest w bezokoliczniku, tak? Chcę pracować. Will, werken. Ja? Czyli tak można to zapamiętać sobie. Albo kolejny powód. Mein Lohn ist te laag. Mein Lohn, czyli moja wypłata. Is, jest, te lach za niska. Ja? Mein Lohn ist te lach. Moja wypłata jest za niska. Loan albo geld. Ja? Pieniądze. Goed. Volgende sytuacja. Następna sytuacja to. Je werkt 2 dagen als magazijnmedewerker. De teamleider zegt dat je te langzaam werkt. Czyli pracujesz 2 dni jako... Akurat to było magazynier, obojętnie, nie chodzi o to, jako kto. Chodzi o to, że jesteś 2 dni w nowej pracy, a teamleader, czyli ten brygadzista, tak, teamleader, mówi, że za wolno pracujesz. I co masz na swoje wytłumaczenie? Ik werk pas 2 dagen. Ik werk pas 2 dagen. Ik werk, ja pracuję. 2 dagen, czyli 2 dni, a pas znaczy dopiero, tak? Ja pracuję dopiero 2 dni. Ik moet nog leren. Ik moet, ja muszę, leren, uczyć się, nauczyć się, nog jeszcze. Muszę się jeszcze nauczyć. Nog znaczy jeszcze. Leren, uczyć, nauczyć. Ik moet nog leren. Ja? Dus, sorry, ik werk hier pas 2 dagen. Ik moet nog leren. En dan de laatste situatie, ostatnia sytuacja, jaką dialog, jaki był podczas lekcji. Het is 5 minuten na de pauze.
Je zit in de kantine, je baas zegt dat je moet werken. Dat je moet gaan werken, dat je moet werken. Czyli jest 5 minut po przerwie, siedzisz dalej na kantynie, szef przychodzi, widzi i mówi, że masz wracać do pracy, bo już jest 5 minut po przerwie, już wszyscy pracują, a ty jeszcze nie. Wat zeg je? Ik heb 5 minuten langer gewerkt. Heb gewerkt znaczy pracowałam, pracowałem, ja? Czyli heb nie znaczy tutaj, że mam, tylko heb gewerkt należy do czasownika tutaj. Heb gewerkt to jest czas przeszły dokonany czasownika werken, pracować. Heb gewerkt, pracowałam. Ik heb 5 minuten langer gewerkt. Lang, długi, długo. Langer, dłużej. Ik heb gewerkt, ja pracowałam. 5 minuten, 5 minut langer, czyli dłużej, nie? Czyli pracowałeś 5 minut dłużej, dlatego masz 5 minut dłużej przerwę, nie? And on, dam kajki i potem się zobaczy, ja? Of the boss was both, of nic, albo się wkurzy, albo się nie wkurzy. Chud. Czyli tak, mała powtórka z lekcji. Dla tych, co nie chodzą na kurs, może Wam się też przyda, dla początkujących, może Wam też się przydały te stwierdzenia. Trochę też objaśniłam tutaj budowę zdań, ale o tym, tak jak mówiłam, też będzie osobny filmik, żeby to jeszcze raz wyjaśnić, co i jak. To na tyle. Znowu pojawi się kolejny filmik z powtórką z lekcji, która będzie w sobotę i w niedzielę. Temat to będzie lekarz, także w poniedziałek, we wtorek pojawi się znowu filmik z powtórką z tamtej, znaczy z lekcji, która dopiero będzie, w weekend powiedzmy. Ich wünsche Ihnen noch einen hele fajny dach, czyli życzę Wam miłego dnia. Und tot ziens in een ander filmpje. I do zobaczenia w następnym filmiku. Doei!